Przyjechaliśmy do Barda, urokliwego miasteczka, które nazywane jest często bramą do Kotliny Kłodzkiej. Jeszcze kilka dni temu spacerowały tędy, jak każdego roku, wycieczki, bo przecież miasteczko jest pełne zabytków, jest pełne historii. Wydarzeń historycznych zarówno dobrych, jak i złych. Niestety, kilka dni temu Bardo przeżyło złą historię. Przyszła wielka woda. A my, drodzy Państwo, przyjechaliśmy do państwa Gejsonów. Danuta i Jan Gejson, artyści, którzy tutaj w Bardzie prowadzą galerię. I często bywało tak, że nawet i wycieczki ze Strzelina, przyjeżdżając do sanktuarium, po drodze odwiedzały tę galerię. Kilka tygodni temu byłem tutaj z taką strzelińską grupą. A dzisiaj przyjechaliśmy do państwa Gejsonów po to, aby w pierwszej kolejności zapytać, jakiej potrzebują pomocy i jak się trzymają, bo woda zabrała im wszystko. Także woda była do tego momentu, tutaj, nie? I tutaj były rzeźby i właśnie te 5% rzeźb właśnie wypłynęło przez to okno, nie? Bo nurt rzeki po prostu wybił jakimiś rzeczami tą szybę i wypłynęł, nie? Tak, także tu pokoje też były po remontach. No ale widzimy, co woda zrobiła, nie? Także tutaj te panele, deski zostały zdarte, no i teraz się zaczyna proces suszenia. I tutaj to samo. Tutaj już widać ten, bo tu jest inny typ podłogi, tu już widać prześwit na ten, na parter, nie? Nie ma. No to wszystko, tu była woda. No wszystkie meble stąd do wywalenia, nie? Te dziury tam? Te dziury, no to musi być zrobione, bo my żeśmy zrywali panele i pierwszą warstwę desek, żeby to schło, bo to jakbyśmy to zostawili, no to by mokre było i to wiecie, tak to się robi, żeby proces suszenia został zwielokrotniony, żeby szybciej to szło, nie? Tutaj była nazwa Powódź Tysiąclecia, nie? I my teraz już teraz nie wierzymy w nic takiego, bo prędzej czy później ta woda i tak przyjdzie, nie? No także w 97 roku woda była metr wyżej, nie? To była gdzieś tyle. To było gdzieś tak, do połowy okna, nie? A teraz była metr niżej, ale w zasadzie zniszczenia są takie same. Wy dostaliście chyba najbardziej to poszkodowane. No tak. To jeżeli chodzi o straty, to tak. Jest jeszcze ulica Grunwaldzka, nie? Tam też są straty, ale tam z tego co wiem nie jest nic do wyburzenia. Nie? A u nas wszystko. Tak, wszystko od tamtąd do samego końca, nie? No i cóż, Mateusz, przypłynęła do Was znowu wysoka woda, tak jak w 1997 roku. Teraz jesteście w fazie odbudowywania tego, co Wam woda zniszczyła. Nie pytam o jakieś emocje, nie pytam o to, co czuliście wtedy, kiedy ta woda przyszła, ale spodziewaliście się takiej wody znowu? Znaczy, tutaj nikt nie był przygotowany na taką wodę. W 1997 roku tamta powódź była nazywana powodzią tysiąclecia.
No i pewnie wiele osób to zmyliło. I tutaj minęło 27 lat, no i mamy kopiuj i wklej z tamtej sytuacji. Tutaj jak widać zniszczenia są bardzo duże. No tak naprawdę nikt nie był przygotowany na tak dużą wodę. Wiedzieliśmy, że Nysa Kłodzka przybierze, ale nikt nie sądził, że to osiągnie takie rozmiary. Kiedy ta woda przyszła do Barda? Znaczy to... Tutaj największa fala, z tego co ja wiem, to była godzina 22 w sobotę. 22 w sobotę to też miało bardzo duży związek właśnie z tą pękniętą tamą w Stroniu Śląskim. Tutaj podejrzewamy, że gdyby do tego pęknięcia nie doszło, no to straty by były dużo, dużo mniejsze, ale niestety się tak nie stało. Wasz dom i wasza galeria są położone tutaj w Bardzie chyba w najmniej korzystnym miejscu, więc chyba woda zabrała wam najwięcej, te zniszczenia u was są największe. Tak, tak. Tak jak tutaj zobaczymy na zdjęciach, zniszczeniu uległa pracownia, pokój taty oraz galeria, w której były rzeźby, które robił mój tata. Tak, rzeczywiście galeria, pracownia oraz pokój mojego taty są całkowicie do wyburzenia i do postawienia na nowo. Mhm. Woda przeszła, a teraz trwają prace porządkowe. Widzę tutaj, pomagają wam wolontariusze. Tak jest, tak jest. To jest właśnie w tym nieszczęściu bardzo dużo ludzi dobrej woli się znalazło. Jesteśmy naprawdę wzruszeni, i rodzice, i ja. No jak wielką pomocą tutaj, że zostaliśmy obdarzeni właśnie ludźmi, bo rzeczywiście jest bardzo dużo pracy, ale jest tak, że znalazły się ręce do pracy. To jest zupełnie co innego niż w 1997 roku, bo moi rodzice odbudowywali dom przez 5 lat i on też nie był tak naprawdę do końca odbudowany, ale to była inna sytuacja, bo oni pozostawieni byli sami sobie. A teraz jest dużo rąk do pracy, także naprawdę Panu Bogu dziękować za każdą parę rąk. Jeszcze kilka dni temu do galerii przychodziły wycieczki, bo oczywiście wasza galeria jest położona, jak to się mówi, na trasie do słynnego sanktuarium w Bardzie. No i rodzi się pytanie, czy ta galeria znowu będzie istniała? To znaczy, galeria, no głęboko wierzymy, że będzie istniała. Tutaj właśnie wiele osób jest zaangażowanych w to, żeby ta pracownia jednak była, bo tak jak Pan wspomniał, bardzo wiele osób z całej Polski, z zagranicy podziwiało właśnie te rzeźby, które robi mój tata, moja mama, też były prace mojego brata. Także głęboko wierzymy, że ta pracownia zostanie odbudowana i zrobimy wszystko, żeby tak było. Ale wiele rzeźb, nawet większość rzeźb ocalała. Tak jest. To też jest dobra informacja w tym nieszczęściu, że zdecydowana większość rzeźb ocalała. Tylko gdzieś około 5%, być może się mylę, ta fala różnymi rzeczami wybiła okno i tamtą drogą właśnie te kilka procent rzeźb popłynęło. Jakiej pomocy potrzebujecie najbardziej? Bo mamy świadomość tego, że nasz materiał będą oglądać ludzie z całej Polski, a nawet i z całego świata. Więc jakiej pomocy potrzebujecie? No, tu i teraz. Teraz na ten moment z pomocy doraźnej mamy wszystko. Mamy pościele, żywność. W tej chwili prowadzimy zbiórkę na portalu pomagam.pl. No i właśnie tam ludzie dobrej woli, no, których jest bardzo dużo, Panu Bogu jestem wdzięczny za każdą złotówkę, za każdego człowieka. No właśnie tam zbieramy środki na odbudowę pracowni, galerii i pokoju mojego taty. Także bardzo prosimy o pomoc, nie tylko nam, ale jak wiemy, tutaj w tej powodzi ucierpiało bardzo wiele osób i też prosimy, żeby też im pomagać. Mateusz, za pośrednictwem naszej redakcji będziemy licytować tę rzeźbę, która została zalana wodą, widać jeszcze ślady. Opowiedz nam, co przedstawia ta rzeźba? Znaczy, to jest Matka Boża Tronująca, to jest jedno z najnowszych dzieł mojego taty. No i po prostu Matka Boża Tronująca z Dzieciątkiem Jezus. I tak właśnie się przedstawia. To jest jedna z wielu właśnie kompozycji, które właśnie rzeźbi mój tata. I tą rzeźbę będzie można wylicytować. Podajemy jakąś kwotę na dobry początek? Tak. Proszę.
Niech to będzie jedna złotówka na początek i głęboko wierzymy, że właśnie licytacja tej figurki pomoże nam w odbudowaniu pracowni, galerii oraz pokoju mojego taty i całego domu. Tutaj w domu pana Jana Gejsona jest mnóstwo wolontariuszy, tak jak Mateusz wspominał. Jednego z nich mamy tutaj w okienku. Witamy serdecznie. Skąd pan przyjechał? Witamy. Okolice Oleśnicy, dokładnie wioska w stronie gminna Bierutów. Przyjechali żeśmy tutaj z ekipą od siebie, z darami, w ramach pomocy, żeby pomóc ludziom, których dotknęła bardzo duża katastrofa. To takie pospolite ruszenie było? Po prostu dowiedzieliście się, że tutaj jest taka potrzeba? Wsiedliście w auta i przyjechaliście? Tak, zobaczyli żeśmy w telewizji właśnie i siedzieli żeśmy sobie z żonką, z dzieciakami, no i serducho ruszyło i zaplanowali żeśmy, że musimy jechać. No, pomóż, jesteśmy Polakami, jakby nie było. Do kiedy tu zostaniecie? Uciekamy dzisiaj do domku, bo została tam rodzina, dzieci, ktoś tam, ale myślę, że za tydzień wrócimy tutaj ponownie.